Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten grudniowy wieczór w oktawie uroczystości Narodzenia Pańskiego. Dzisiaj posłuchajmy historii zatytułowanej Beniamin. W świętą noc Bożego Narodzenia w obozowisku pasterzy pozostał jedynie mały Beniamin. Z oczu chłopca płynęły obficie łzy. Na próżno jego piesek, Goliat, starał się go pocieszyć, kładąc głowę na chude nogi swego pana oraz szczekając i mardając ogonem. Wszyscy pasterze z tego obozowiska wyruszyli w drogę. Świetlista gwiazda zachęciła ich do oddania hołdu narodzonemu tej nocy królowi królów. Wszyscy pełni zachwytu podążali spiesznie, niosąc dary, flety i kobzy. Mały kaleki Beniamin pozostał przy ognisku z wielkim wewnętrznym żalem. Wiedział, że byłby tylko zawadą. Nie zdołałby dotrzymać im kroku ze swą wykrzywioną stopą i kulą, na której cały czas się opierał. Goliat serdecznie polizał chłopca po ręce. Wysoko na aksamitnej czarnej kopule nocy świeciła jasno jedna gwiazda. Beniamin zdecydował. Przełknął gorzkie łzy, wstał z trudem, a potem skacząc i opierając się na kuli, ruszył w kierunku wyznaczonym przez gwiazdę. Jakoś udawało mu się poruszyć naprzód. Wędrówka będzie trwać długo, ale i on odda pokłon narodzonemu tej nocy królowi królów. Goliat doskakiwał trochę z tyłu, trochę z przodu, szczekając na wrony i na krzaki, by dodać sobie odwagi. Beniamin z trudem chodził za dnia, a co dopiero nocą. Jego kula natrafiała na kamienie, wiele razy chłopiec upadał na twarz, potykając się o jakieś przeszkody, ale zaciskał zęby i kulejąc szedł dalej. Za wszelką cenę pragnął dojść do celu, a gwiazda na niebie zachęcała go do tego. Spotkał pasterzy, którzy już wracali, byli weseli i opowiadali, co widzieli. Ktoś nalegał, by Beniamin zawrócił, mówiąc: opowiem ci wszystko. Ale Beniamin odpowiedział: nie, ja sam chcę zobaczyć. I choć bolały go ramiona, energicznie opierał się na kuli i szedł naprzód. Noc już miała się ku końcowi, gdy dotarł do miejsca, na którym zatrzymała się gwiazda. Znajdowała się tam uboga stajenka, jakich było wiele, ale tylko przed nią zgromadził się różnobarwny tłum. Były tam pięknie ozdobione wielbłądy i giermkowie w bogatych strojach, z lancami i szablami, które błyszczały w świetle ognisk. Goliat szczekał na wielbłądy, lecz te nawet na niego nie spojrzały. Beniamin stanął nieśmiało przy drzwiach stajni. W jej kącie zobaczył mężczyznę, a na słomie przy żłóbku kobietę o oczach pełnych czułości. Na jej łonie leżało śpiące, spokojnie niemowlę. Trzy osoby o tajemniczym i poważnym wyglądzie w postawie uwielbienia klęczały przed dzieckiem. W pewnym momencie jedna po drugiej ofiarowały mu dary przyniesione w cennych szkatułach. Pierwszy mężczyzna podarował wartościowe kadzidło, które zapachniało w powietrzu. Dziecko obudziło się i zaczęło kasłać. Drugi o skórze w kolorze hebanu otworzył szkatułkę pełną kosztowności. Błysk złota przeraził dzieciątko, które ukryło twarzyczkę w ramionach matki. Trzeci umieścił u stóp dziecka drogą mirrę. Ostry zapach tej cennej maści wywołał u nowo narodzonego chichanie. Beniamin był przygnębiony, w pośpiechu zapomniał o darze. Cóż mógł ofiarować świętemu dzieciątku? Spojrzał na siebie, był biednym kalekim chłopcem, który poruszał się jedynie za pomocą kuli. Kula, naturalnie. To była najcenniejsza rzecz, jaką miał. Ofiaruje dzieciątku kulę, pomyślał. Zbliżył się nieśmiało, oparł się o żłóbek i wysunął kulę do przodu. Dziecko otwarło oczy i uśmiechnęło się. Był to uśmiech, który napełnił Beniamina radością. Potem swą małą rączką chwyciło kulę i przyciągnęło ją do siebie. Uczyniło to z zadziwiającą siłą. Beniamin zdziwił się i zachwiał. Groził mu upadek, ale nic złego się nie stało. Instynktownie opuścił swoją wykrzywioną, zesztywniałą i chorą stopę, która nigdy nie chodziła po ziemi. Był uzdrowiony. Nawet Goliat, który patrzył na niego swymi wiernymi oczyma, zaszczekał z radości.
Beniamin zrozumiał, że dzieciątku spodobał się jego dar, dlatego odwdzięczyło mu się w ten sposób. Podskoczył, żeby upewnić się, czy naprawdę został uzdrowiony, a następnie rzucił się na kolana przed dzieciątkiem, ucałował jego tłuściutką rączkę i dotknął wargami twarzyczki, szepcząc cicho: dziękuję. Mała dzieciątka, matka dzieciątka pogłaskała serdecznie kędzierzawą głowę Beniamina, który szybko biegiem wrócił do obozowiska. Tym razem Goliat nie zdołał go prześcignąć. Pan Jezus czyni cuda w naszym życiu, ale czyni te cuda wtedy, kiedy Mu ofiarujemy, oddamy to, co mamy najcenniejsze. Nie bój się oddać Jemu to, co jest dla Ciebie największym skarbem. To, co jest dla Ciebie najcenniejsze, najbardziej wartościowe. A Pan Bóg będzie czynił cuda. Dobrego wieczoru. Szczęść Boże.